Nazywam się Marian Rojek. Jestem człowiekiem, który próbuje pomagać co nieco Świetlikowie w miejscu kompletnie magicznym, kompletnie dziwnym, czasami jakby się wydawało, patrząc z zewnątrz, ale bardzo, bardzo miejscem potrzebnym dla dzieci nieuleczalnie chorych. Chciałem może Państwu parę słów powiedzieć na temat planów, jakie mamy w najbliższym czasie. Tym głównym naszym celem na najbliższe miesiące jest koncert, który organizowany jest przez Świetlikowo dla oczywiście zebrania funduszy dla dzieci, którzy są pod opieką Świetlikowa, jak również dla dalszego prowadzenia inwestycji. To jest koncert, który będzie organizowany w Spodku dzięki wspaniałemu gestowi ze strony prezydenta miasta Katowice, pana Marcina Krupy, który udostępnił nam bezpłatnie Spodek. Będziemy organizowali koncert, który będzie koncertem rockowo w przeważającej części, natomiast będzie również troszeczkę reggae, troszeczkę rapu. Wystąpią Tessa, Ira, Kamil Bednarek, Miłosz, przede wszystkim nasi wspaniali ambasadorzy, czyli Sebastian Riedel z zespołem Cree. Będzie Big Band miasta Turek, który będzie wspierał występ zespołu Cree. Będą rebelianci, będzie wspaniały, bardzo energetyczny, mało znany zespół Sick. Mam nadzieję, że ten zestaw wykonawców zapewni absolutnie wspaniałą zabawę. Mam nadzieję, 10 tysięcy widzów, którzy nas zaszczycą swoją obecnością. Bilety już są w sprzedaży, na Ticketmaster można wybrać sobie stronę, wybrać sobie miejsce, wybrać sobie rodzaj biletu. Bilety są naprawdę w bardzo dobrych cenach, od 65 do 99 zł. I naprawdę wszystkich zachęcam, zapraszam na to wydarzenie. Wszystkie pieniądze, które zbierzemy, będą przeznaczone na cel absolutnie charytatywny, czyli na po pierwsze uregulowanie wszystkich zaległości finansowych, które mamy, jak również na rozpoczęcie budowy ostatniego etapu Świetlikowa. I tym ostatnim etapem będzie część hospicjum stacjonarnego. Bardzo, bardzo wszystkich zachęcam do pomocy, a również do wspaniałej zabawy.